Cześć! W tym filmie pokażę Ci nową aplikację o nazwie Wonder Studio. Potrafi zmienić taki film w taki film. Czyli bierzemy dowolny film, w jakim występuje jakaś postać i podmieniamy daną postać bez edycji samego filmu. Wszystko robimy jednym klikiem i wszystko jest całkowicie zautomatyzowane, więc lecimy z wejściówką i zabieramy się do pracy. Wonder Studio jest aktualnie w fazie zamkniętych testów, więc jeżeli chcesz dostać do niego dostęp, to wejdź na stronę WonderDynamics.com, oczywiście link będzie w opisie, i kliknij Request Access. Ja poprosiłem o dostęp jakiś miesiąc temu mniej więcej i wczoraj dostałem dostęp, więc nie czeka się jakoś super długo. Jak już zalogujemy się do naszego głównego panelu, to będzie wyglądał on mniej więcej w ten sposób. Tutaj mamy wszystkie najważniejsze opcje, jakie będą nas interesować i jakieś dodatkowe szablony, z których możemy skorzystać. Na samym początku przejdziemy przez stworzenie projektu z szablonu, a później Później wrzucimy nasz własny film. Czyli wchodzimy tutaj z lewej strony w zakładkę Templates i tutaj wybieramy sobie jakiś szablon, który będzie nas interesował. Załóżmy, że wybierzemy to z prawej strony. Klikam na to. I wybieram Use in Project. Teraz stworzyliśmy nowy projekt z tego szablonu. Czyli mamy po prostu sobie jakiś film z prawdziwym aktorem. Mogę kliknąć play, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I to, co jest tutaj, będziemy edytować właśnie w zakładce Aktor, w której jesteśmy teraz. Klikam stop. I tutaj z prawej strony pojawiła się informacja, że możemy przeskanować ten film w poszukiwaniu aktorów. Kliknę Show Actor. I proszę bardzo, już mamy naszego aktora zaznaczonego. I teraz z prawej strony. Mamy panel, w którym możemy wybrać naszego aktora, którego tutaj podmienimy. Wszystkie postacie, które tutaj są, są zwyczajnymi modelami 3D. Więc jedyne co musimy zrobić, to kliknąć na jakąś postać. Załóżmy, że wybierzemy sobie tą postać sam. Klikam, przeciągam. I upuszczam. Każda z tych postaci ma swój podgląd, więc od razu będzie widać o czym my aktualnie mówimy. Możemy wybrać dowolną z nich, ja teraz przeciągnąłem jedną z nich i klikam Next. Na razie nie mamy jeszcze podglądu. Ten program musi wszystko przemielić i wyrenderować naszą całą animację, więc teraz mamy wybór opcji, z których będziemy korzystać. Nie ma tutaj ich wiele, dlatego że korzystamy z szablonu. Gdy wrzucimy swój własny film, to będzie ich nieco więcej. Więc tutaj nic nie zmieniam, klikam Start Processing. Skoro korzystaliśmy z szablonu, to wszystko zadziałało praktycznie automatycznie. Klikam na to teraz play. I mamy od razu gotowy film. Mogę kliknąć i zobaczyć, jak to wygląda. Nasz aktor został podmieniony na postać, którą wybraliśmy. I wszystko działa naprawdę bardzo fajnie i bardzo szybko. Tylko, no właśnie, tutaj jest haczyk, korzystaliśmy z szablonu. Dlatego wszystko poszło tak szybciutko. Gdy będziemy korzystać z naszego filmu, który sami stworzymy albo gdzieś pobierzemy i wrzucimy tutaj, to będzie to trwało nieco dłużej. Nawet więcej niż nieco dłużej. I do tego teraz przejdziemy. Kliknij tutaj z lewej strony, create new project, żeby stworzyć, tak jak nazwa mówi, nowy projekt wybieram sobie continue i teraz dostaliśmy nasz nowy pusty projekt. Nie ma tutaj nic. Jak kliknę play to nic się nie stanie dlatego że nie mamy żadnego filmu jeszcze tutaj wrzuconego. I właśnie dlatego przed nagrywaniem tego filmu ściągnąłem sobie dwa filmy z internetu. Linki do obu oczywiście znajdziesz w opisie. Wszystkie są możliwe do ściągnięcia za darmo, więc tutaj nie będzie żadnego problemu. Przetestujemy sobie tę aplikację na takim prostym przykładzie. Po prostu facet sobie idzie do przodu i macha rękami. Niby nic skomplikowanego. Drugi przykład będzie już nieco trudniejszy, bo mamy dwie osoby i dodatkowo one na siebie tutaj nachodzą. Więc może być trochę problematyczne, jeżeli chodzi o rozróżnienie tych osób przez sztuczną inteligencję. Ale wszystko po kolei. Klikam sobie na jeden z tych filmów, przeciągam tutaj na lewo, i teraz wrzuciliśmy po prostu nasz film. Mogę teraz kliknąć ten film i wrzucić tutaj na środek. Dzięki temu ten film się wczytał i mogę kliknąć play, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Wszystko ok. No to teraz na samej górze mamy kroki, które musimy wykonać, żeby dojść do renderu, czyli do finalnego rezultatu. Aktualnie jesteśmy na kroku o nazwie Edit, ale możemy przeskoczyć do kroku o nazwie Actor, klikając to Next z prawej strony. I teraz dostaliśmy to samo powiadomienie co wcześniej. Przeskanujmy scenę, żeby wybrać aktora. Klikam Scan Frame. Co teraz może trwać trochę dłużej niż w tym szablonie, no bo szablon to jednak jest przygotowany specjalnie pod to, a teraz program skanuje zupełnie nowy plik. Na szczęście w tym przypadku postać została bardzo ładnie wybrana. Tutaj jest na samym środku podświetlona nasza postać. I teraz znowu wracamy do panelu z prawej strony i załóżmy, że wybierzemy sobie na przykład tego robota. Wygląda całkiem fajnie. Klikam na niego, przeciągam i upuszczam. I teraz załadowaliśmy tego robota tutaj. Oczywiście, gdybyśmy chcieli wybrać coś innego, na przykład tą postać, to też wystarczy, że na nią klikniemy, przeciągniemy i teraz ten aktor, który tutaj jest na filmie, stanie się tą postacią tutaj z prawej strony, czyli będzie się nazywał Bob. Klikam teraz Next. I znowu dostajemy panel z opcjami, tylko tym razem jest ich zdecydowanie więcej. W moim przypadku wczytałem film o rozdzielczości 720p, więc więcej nie mogę wrzucić. Chciałbym to zapisać w formacie MP4, no to zostawiam MP4. I teraz tutaj możemy wybrać, co byśmy chcieli, aby ten program za nas wyeksportował. Możemy uzyskać z tego filmu na przykład motion capture, czyli całą animację. Wyeksportuje nam sam szkielet, który będziemy mogli użyć w jakichś własnych animacjach, albo masę innych rzeczy. Ja myślę, że zaznaczymy sobie Blender Scene, bo to wszystko działa w tle na Blenderze, a skoro my interesujemy się blenderem, no to w sumie moglibyśmy zobaczyć co tam się znajduje w tym pliku. I teraz jedyne co musimy zrobić to kliknąć Start Processing. No i tak jak widzisz, zaczęło się przetwarzanie, tylko to przetwarzanie może trwać 39 minut. Około. To jest, może być więcej, może być mniej, ale niestety musimy tyle poczekać. Poprzedni film ogarniał się dużo szybciej, dlatego, że to był robiony film z szablonu. A teraz, tak jak mówiłem, mamy całkowicie nowe dane, więc program musi wszystko sobie przemyśleć na spokojnie. No i wracamy. Było napisane, że zajmie nam to około 30 minut, a zajęło ponad godzinę. Ale już jest, więc można na to kliknąć i zobaczyć, co program nam wypluł. Dostaliśmy tego typu animacje. Widać, że jest nawet dodany cień, cała kamera jest ustabilizowana tak, jak powinna być, i nasza postać została podmieniona, więc wszystko zostało zrobione praktycznie idealnie. W sumie nie ma się do czego przyczepić. I jeszcze jak zlecimy tutaj na dół, to możemy zobaczyć, co dostajemy pod względem dodatkowych opcji, które możemy wyeksportować. Tak jak na samym początku, przy tworzeniu tego filmu, wybieraliśmy, co chcemy mieć możliwe do eksportu. Wybraliśmy Blender Scene, więc tutaj mamy również Blender Scene. Ja to mogę kliknąć i wtedy przeglądarka po prostu pobierze mi całą scenę Blendera, w której zostało. Tworzone właśnie to, co tutaj widzisz. No i proszę bardzo, w blenderze mamy dokładnie ten sam model, który mieliśmy wrzucony tam. Tutaj nie ma filmu, no, no bo sama postać była renderowana osobno, a osobno został wklejony ten film, więc to jest do połączenia po prostu. Ale mamy naszą postać. Tylko że jeżeli wejdziemy sobie tutaj z prawej u góry w tryb wyświetlania materiałów, czyli Material Preview, to zobaczymy, że wszystkie tekstury, jakie znajdują się na tym modelu, są różowe. A różowy zawsze w Blenderze oznacza to, że Blender nie może znaleźć tekstur, czyli po prostu nie ma tekstury i wyświetla błąd, czyli taki różowy kolor. Na szczęście w pliku, który dostaliśmy ze strony, jest plik, który nam mówi, gdzie powinniśmy przejść, żeby zobaczyć, jak importuje się wszystkie materiały. Tutaj jest strona. Więc ja teraz wskakuję na tą stronę. Oczywiście ona również będzie w opisie, i tutaj wystarczy po prostu znaleźć postać, którą zaimportowaliśmy do naszego projektu. W moim przypadku był to ten model. I zwyczajnie klikam pobierz tekstury na dole. Teraz moje tekstury się pobierają i za chwilkę wrzucimy je do Blendera. Tekstury pobrane i wypakowane, co jest mega ważne. Więc teraz możemy wejść w File, External Data. I find missing files na samym dole. Jak to wybiorę? Wystarczy po prostu, że przejdziemy do ścieżki, w której mamy nasze tekstury. Ja je mam tutaj. Nic więcej nie trzeba robić. Klikam find. Teraz blender przeszedł po wszystkich tamtych plikach i znalazł tekstury, które odpowiadają tej postaci. No i teraz mamy całkowicie poprawnie zanimowaną całą naszą postać ze wszystkimi teksturami, które były potrzebne. Teraz możemy to sobie wykorzystać do swoich jakichś rzeczy, możemy podmienić tutaj postać, czy wrzucić na jakiś swój własny film. To już nie ma za bardzo znaczenia w tym poradniku. Ważne jest to, że mamy cały model, jeżeli chodzi o scenę blenderową i możemy robić z nim dowolne rzeczy, jakie tylko nam się podobają, bo mamy dostęp do całej geometrii, do animacji, do szkieletu, do wszystkiego. Czego tylko chcemy. No to skoro mamy już ogarniętą tą pierwszą animację, która według mnie wygląda naprawdę niesamowicie dobrze, patrząc na to, że to w sumie było jedno przyciśnięcie guzika, stwierdziliśmy, żeby ta postać została podmieniona na tą postać. I to wszystko. Program zrobił resztę całkowicie za nas, i to jest tutaj najbardziej imponujące według mnie. Teraz możemy sobie stworzyć nowy projekt, kliknę nowy projekt, przejdę do continue oczywiście, żeby załadował nam się edytor tego projektu. I tutaj zaimportuję nasz drugi projekt, który będzie nieco trudniejszy. Klikam, przeciągam i upuszczam nawet tutaj na sam środek. Od razu nam się wszystko powinno wczytać. Tutaj mamy dwie osoby, i dodatkowo, tak jak mówiłem, one nachodzą tutaj w tym miejscu teraz na siebie, więc to może być troszkę problematyczne. Zobaczymy jak to wyjdzie temu programowi, ale prawdopodobnie tutaj może pojawić się jakiś problem. Trzymamy kciuki, żeby się nie pojawił, ale całkiem możliwe, że tak będzie. Teraz klikam Next i znowu skanujemy cały nasz film, żeby wykryć aktorów. Mamy wykrytych dwóch aktorów, ale pamiętaj, że możemy to zrobić na dowolnej klatce. Mogę sobie przeskoczyć tam, gdzie oni są zupełnie oddzieleni od siebie i kliknąć Scan frame. To nie ma za bardzo znaczenia, kiedy to zrobimy. Ważne, żebyśmy kiedyś to zrobili podczas tworzenia naszego projektu. Ok, no to skoro już wszystko działa, to teraz wybierzmy sobie jakąś postać z prawej strony. Załóżmy ten sam. Przeciągnę i upuszczę na tego człowieka. Ten drugi zostanie taki jaki był, nie będę go podmieniał, a podmienię tylko tego jednego, więc zwykły człowiek będzie grał z tym kosmitą samym. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Klikam Next, no i tutaj standardowo to, co już ogarniamy, czyli wybieramy sobie rozdzielczość, format i dodatkowe opcje. I teraz Start Processing. I ponownie wracam do ciebie mniej więcej za godzinę. Oczywiście przyspieszę ten czas, żebyś nie musiał czekać tutaj godzinę, ale dla mnie to będzie godzina, więc do usłyszenia zaraz. No, i wiesz co ci powiem? Mamy to. Wciskam play, i tak właśnie prezentuje się nasza animacja. Tak jak przewidywałem, tutaj, w miejscu, gdzie te postacie się spotykają, robi się pewien problem z naszą postacią. Tutaj to nawet troszkę odleciał sam model od postaci człowieka ale ogólnie patrząc na to, naprawdę według mnie bardzo dobrze to zadziałało. Szczególnie patrząc, że to jest taka dosyć wczesna wersja tego programu. I znowu możemy sobie wybrać tutaj na dole, co chcemy wyeksportować i po co. Na razie tego nie będę dotykał, no bo to już przelecieliśmy, ale najważniejsze jest to, co widzisz tutaj. Możemy wziąć dowolny film i podmienić na nim dowolną postać na dowolny model. Dużo tej dowolności, ale chyba właśnie o to chodzi. Bez problemu możemy to zrobić. Na razie to jest całkowicie za darmo, tylko trzeba zapisać się do zamkniętej bety tego Wonder Studio. Jeszcze dodatkowo na sam koniec, żeby było fajniej, powiem Ci, że możemy dodawać tutaj własne postacie. Nie tylko te domyślne, które są tutaj z prawej strony dostępne niektóre są oznaczone jako Sun niedługo będą możliwe do użycia. Możemy też kliknąć plusik i dodać własną postać. Tylko tutaj to jest troszkę bardziej skomplikowane. Tutaj na dole jest coś takiego jak Character Creation Guidelines i wtedy dostajemy taką stronę. I tutaj jest wszystko zapisane, jak to wszystko przygotować, jak twoje pliki postaci przygotować tak żeby te Wonder Studio bez problemów czytało i załadowało to wszystko. Oczywiście każdy krok jest tutaj bardzo fajnie opisany i cała instrukcja bazuje na Blenderze, więc to chyba lepiej dla nas, jeżeli tak patrzeć. Jeżeli temat cię będzie interesował, to oczywiście mogę zrobić film opowiadający, jak to wszystko wrzucić do Blendera. I Później z Blendera do Wonder Studio, żeby podmieniać postacie na filmie, bazując na naszych postaciach, naszych modelach 3D z Blendera. Ale to ewentualnie w przyszłym poradniku, bo ten już też robi się dosyć długi. Więc jeżeli ci się spodobało, to pamiętaj, żeby wejść na stronę Wonder Studio i kliknąć Request Access. Za jakiś czas powinieneś dostać dostęp. No i o czymś jeszcze powinieneś pamiętać. Na pewno przyda się łapka w górę pod tym filmem, żeby więcej osób mogło zauważyć, jaki ten program jest naprawdę fajny.